Witam Was, drodzy, w Wielką Sobotę, 16 kwietnia. I pozwólcie, że podzielę się z Wami słowami, które są na dzisiaj wybrane. Psalmista w psalmie 80 tak pisze. Zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywali imienia Twojego. W drugim liście do Tymoteusza znajdujemy takie słowa. Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Wielka Sobota, a więc ostatni dzień tygodnia. I pytania, które przed nami stoją. Co teraz będzie? Co teraz się stanie? Pytania, które stoją przed nami, ale pytania, które także, czy przede wszystkim zadawali sobie ci, którzy Jezusa złożyli w grobie. Ich nadzieje gdzieś uleciały. Jak teraz mają żyć? Co teraz mają robić? To dzień zatrzymania się. Dzień niepokoju. Dla nas to dzień pomiędzy Wielkim Piątkiem i Wielkanocą. My czekamy, my wiemy. My chyba mamy więcej nadziei, ale możemy sobie wyobrazić, ile emocji było w uczniach, ile emocji, ile pytań mieli ci, dla których był jakże ważny, dla których był bliską osobą, taką na co dzień. Pierwszy Kościół zastanawiał się nad Wielką Sobotą. Co to jest za dzień? Co on oznacza? W apostolskim wyznaniu wiary wyznajemy, wstąpił do piekieł, wstąpił do Szeolu, wstąpił do otchłani. Jezus, który żył, który głosił Boże Królestwo, który mówił o życiu. Dzisiaj w naszych kościołach czytamy fragment pierwszego listu Piotra, który napisał o Chrystusie, który w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu, w nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. Wstąpił do piekieł, aby tam zwiastować, aby ratować tych, którzy tam są. Wielka Sobota to początek nadziei dla tych, którzy zasnęli, którzy umarli i czekają na ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. Wielka Sobota to część Bożej tajemnicy. Dzisiejsze hasła to z kolei przejaw ludzkiej tęsknoty za życiem. Zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywali Twojego imienia. Pozwól nam żyć, a będziemy do Ciebie się zwracać, będziemy do Ciebie się modlić, będziemy śpiewać Tobie na chwałę, ale pozostaw nam życie. To starotestamentowy tekst. I ogłoszenie nadziei dla żyjących i umarłych. Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Jest nadzieja. Jest życie. Ono gdzieś swój początek ma w Wielkiej Sobocie. W tym, który wstąpił do piekieł. Czekajmy z nadzieją i wiarą na nowy dzień. Na pierwszy dzień po sabacie. Na zwycięstwo życia nad śmiercią. Oczekujmy na zwycięzcę.